Dobry wieczór Państwu. Niedawno Wolna Europa nadała komentarz redakcyjny na temat odroczenia wizyty w Polsce zachodnio-niemieckiego ministra spraw zagranicznych Hansa Dietricha Genschera. Nie ukrywa przy tym satysfakcji, że wizyta ta, która miała służyć odprężeniu na linii Bonn-Warszawa, nie doszła do skutku. Odpowiedzialność za jej odwołanie przerzuca oczywiście na władze polskie. Wolna Europa stwierdza. Oświadczenie stwierdza, że chociaż minister Genscher osobiście i parokrotnie interweniował w obronie dziennikarza, dziennika Die Welt, Karla Gustawa Ströma, któremu władze PRL odmówiły wizy wjazdowej, interwencja jego nie odniosła skutku. Przypomnijmy, że kiedy Gierek odwiedzał Republikę Federalną Niemiec, towarzyszyła mu ekipa zawodowych Niemcożerców. I jakoś nikomu w Bonn nie przyszło do głowy rozdawać cenzurki dziennikarzom. W 1976 roku podczas wspomnianej wizyty w składzie delegacji Polski znajdowali się m.in. Edmund Menclewski, Edmund Osmańczyk, Marian Podkowiński, Wilhelm Szewczyk, Ryszard Wojna i zmarły niedawno Karol Małcużyński. To właśnie ich monachijska rozgłosia nazywa Niemcożercami. Tych wybitnych znawców problematyki niemieckiej nawet w RFN Niemcożercami nazywają tylko reprezentanci najbardziej skrajnych kół typu Chupki czy Czaj. Widocznie to słownictwo najbardziej odpowiada tej polskiej rzekomo rozgłośni. Służba Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ujawniła, że pracownica Banku Handlowego SA w Warszawie, wykorzystując uprawnienia związane z zajmowanym stanowiskiem, dokonała zaboru kwoty ponad 200 tysięcy marek zachodnioniemieckich. Podejrzana dokonywała nielegalnych operacji w imieniu Banku Handlowego SA, przelewając pieniądze jako własne na konta zachodnich firm wysyłkowych. Z katalogów tych firm wybierała atrakcyjne towary i do kraju sprowadzała je na różne adresy. W wyniku przeszukań pomieszczeń i czterech innych współdziałających z nią osób, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zabezpieczyli przedmioty wielomilionowej wartości pochodzące z domów wysyłkowych w RFN i Austrii. Między innymi wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, maszyny do pisania, taśmy wideo, pralki automatyczne, atrakcyjną odzież. Podejrzana część zagarniętych pieniędzy przelała również na własne, prywatne konto w jednym z banków austriackich. Przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu przestępczego. Postanowieniem prokuratury wojewódzkiej w Warszawie została tymczasowo aresztowana. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzi Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do widzenia Państwu.